Zdarzyło się coś, co przywiało nas do Grodkowa. Znany pisarz w sensacyjny sposób wikłał Karola Godule, Józefa Elsnera, Fryderyka Chopina i Arama H. w intrygę o jakiejś nią firmy fonograficzne i dodał do fabuły wątek holenderski. Grodków to polskie miasto i swoich bohaterów ma. Fabuła powieści jest głęboko umoczona w historii i rewelacyjnie promuje region. Na przykład przy Bramie Lewińskiej znajduje się muzeum wyżej wymienionego Józefa Elsnera, a przy ratuszu pomnik, nad którym unosi się zapach Chopina. Kopice. Miejscowość koło Grodkowa, w której paskudnie bogaty Karol Godula postanowił zrealizować śląską wersję Kopciuszka. W roli Kopciuszka wystąpiła Joanna Gryzik, a w roli pleneru pałac przy wodzie w Kopicach. Ten pałac. Pałac, któremu niewierzący w bajki ludzie zgotowali taki los. Solidny kręgosłup z niemieckiej cegły przetrwał czasy komuny, a w XXI wieku zapaliło się światełko nadziei pod nazwą Pałac Kopice Reaktywacja. Ścieżka, która uczy, zanurzona wśród uroków flory i fauny, doprowadzi nas do intrygujących obiektów. Oto kolumna zwycięstwa w ruinie. Zachowała się dokumentacja, jak dawniej wyglądała. Szok. Nike przepadła. Świątynia Diany i tereny łowieckie. Czy już zastanawialiście się, co te obiekty łączy z pałacem? Grobowiec rodziny Szawgoczów. Mysia wieża przez tubylców nazywana Ulrichhöhle. Zaznaczone na mapie obiekty coś łączy, a odpowiedź znają autor filmu i książki. Skarbnicą wiedzy jest niewątpliwie portal www.kopice.org. Czy pałac Kopice Reaktywacja jest możliwa? Czas pokaże. Nie musi być tak, jak było. Może być po nowemu.